Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy po 10 locie. Sceneria całkowicie się zmieniła od wczoraj. Śnieg cały czas pruszy. Jest minus 1 w tej chwili. No mówię, czekają nas jeszcze dwa loty. Podejrzewam, że te już dwa loty będą w takiej właśnie scenerii. Mówię, ostatni lot jest planowany na niedzielę. Ten przedostatni gdzieś w środku tygodnia. Wszystko zależy, jak będą tam zapowiadane prognozy. Oby nie było zapowiadanych dużych opadów śniegu. Ostatni niedziela, no to już mówię, jeżeli tam będą duże opady zapowiadane, no to ten lot może troszeczkę skrócimy tam z 90 km, ale chciałbym to zrobić stówkę na pewno, ponad 100, czyli to będziemy czekać i obserwować i wtedy zadecydujemy. A teraz idę je puścić. No i wypuściliśmy gołąbki, ale nie wiem, gdzieś poleciały. Nie ma ich. Widać, śnieżyk przestał padać. Tam co prawda pada dosyć mocno, jest bardzo mocne, intensywne słońce. Śniegu napadało. Gołąbków nie widać. Trochę na nie poczekamy. Oj, chwilę czasu to zajęło, ale tam się gołębie pojawiły. Gdzieś leciały tam. A sobie latają mocno. Intensywnie trenują. A my tu sobie na nie poczekamy. Słońce mocno świeci. O, w końcu. No ale tam nie wiem, czy tam je będzie widać. Tam gdzieś poleciały. Dobra, dobry lot. Jestem w domu. Zobaczymy. Furtka otwarta. Ktoś tu chyba jest. A może nikogo nie ma, albo sąsiad chodził. Nie, nikogo nie ma. Idziemy zobaczyć, czy jakieś. Co, ale coś przyleciało? No, co mnie spuszczone? No. No nie widziałem, czy bym wiedział, to jest nowe. Nie, nie ma chyba jeszcze nic. A gdzie byłeś, tak widziutko? 45. No, ale pogoda zajebista. No pogoda jest tu u nas, jest super. Tam niestety są mgły. Nie, nie ma żadnych gołębi. Czyli czekamy. U nas pogoda jest bardzo ładna, bezmglista, tam jest słońce, wszystko, ale są takie niskie, dziwne, takie, taka szać, taka mgła. Ale to nie powinno tam gołębiom nic przeszkodzić. Ciekawe, gdzie one poleciały. Jak nikt mnie nie będzie do sklepu ściągał, postaramy się nagrać przylot. Obserwujemy. I się pokazały na niebie dwa gołębie, czyli się znowu rozbiły, chyba że to nie są nasze, ale trzy są. Widzisz, Adaś? Ja muszę gwizdek wziąć. Są trzy bardzo wysoko. Gdzie one tu są? Dwa. Chodź, chodź! Trzy. Tam jest jednak jeszcze trzeci. Czyli co się albo rozbiło. Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź,
A, jeden to jest ten starszy gołąb, to on jest, nie jest zatopowany, ten pierwszy, który wchodzi. To jest gołąb, o, ale tu wchodzi ta. Chodź. Czyli... Nie wiem, to jest defał z 15 roku wrócił. Chodź. Ale te dwie to są z edycji, a ten to... Chodź. Zaraz zobaczymy, czyje to są. Gołębie. Stefan Ogrodowski, 6405, ale to nie jest ten, który tak dobrze latał, ale mimo to gratulujemy Stefanowi. Czyli dwa mamy, trzy, no praktycznie ten, ale ten jeden to jest, mówię, poza konkurencją lata, dwa są takie gołębie, jeden z 15, jeden z 16 roku. O, znowu jak rozbite, kurde. Jest. O, jeden low. Płowy. O, trochę je porozbijało dzisiaj. Czyli na pewno był jakiś atak. Zresztą widać, jak one latają. Chodź. Chodź, nie bój się, chodź. Chodź. No chodź. No chodź. Boją się, czyli mówię, na pewno coś się dzisiaj chciało pogonić. I je na pewno pogoniło. Chodź. I kolegi Sment, gołąbek trzeci, czyli mówię, prędkość zdecydowanie mniejsza niż poprzedni lot i ostatnie, czyli mówię, no nie zależy wszystko od pogody, bo dzisiaj jest praktycznie jedna z ładniejszych. A teraz mówię, zimowe loty. No. A my miejmy nadzieję, że ta... O, jest następny gołąb. I to wszystko pojedynczo. O, dwa są, chodź. Chodź. Wszystko pojedynczo wraca. Tak mogły przelecieć z finału, a nie... Dzisiaj jeszcze mogły spaść całą grupę. Chodź, boją się. O, jest 5 sztuk. O, nieprzewidywalne są loty zimowe. Czekamy na resztę. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej do lotu finałowego ich się zleci. Gdzieś poleciały, one nie są wcale zmęczone. Ponad godzinę lotu, ale to dla nich nie jest tam żadna przeszkoda, tylko gdzie one są. Kończymy, muszę iść do sklepu. Do usłyszenia. Dobry lot.